Rok 2020 minął pod znakiem pandemii koronawirusa. Wszyscy musieliśmy nauczyć się żyć w nowych, trudnych warunkach z zachowaniem dystansu, obostrzeń sanitarnych i licznych ograniczeń w aktywności społecznej i gospodarczej. Ale mimo to nie zatrzymaliśmy się. Dzięki determinacji i dyscyplinie udało się nam zrealizować wiele istotnych dla Torunia zadań. W kwietniu 2020 roku rozpoczęła się jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat – rozbudowa mostu imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Naprawiono lub wymieniono uszkodzone i wyeksploatowane elementy konstrukcji. Wykonywana jest nowa nawierzchnia, chodniki, odwodnienie, oświetlenie, iluminacja i bariery drogowe. Co ważne, prace objęły także poszerzenie tzw. półek po obu stronach mostu, na których powstają nowe, wygodne i bezpieczne ciągi pieszo-rowerowe o szerokości ponad 4 metrów. Nowymi elementami będą też punkty widokowe oraz zejścia na Bulwar Filadelfijski i Kępę Bazarową. Zakończenie rozbudowy zaplanowano pod koniec 2021 roku. W sąsiedztwie mostu Piłsudskiego w 2020 roku toczyły się kluczowe prace związane z przebudową Placu Rapackiego i Placu Niepodległości. Miejsca zupełnie zmieniły swoje dotychczasowe oblicze. Wzdłuż Alei Świętego Jana Pawła II powstały nowe drogi z wydzielonym pasem tramwajowo-autobusowym, chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie. Inwestycja objęła także przebudowę istniejących torowisk tramwajowych. Zintegrowanie transportu autobusowego i tramwajowego sprawiło, że zmiana środka transportu jest nie tylko łatwiejsza, ale przede wszystkim bezpieczniejsza, m.in. dzięki szerokim platformom przesiadkowym. Wiosną 2021 roku wykonano nasadzenia, które pokryją tylne ściany wiat, tym samym platformy zyskają formę zielonych przystanków. Kolejną zrealizowaną inwestycją komunikacyjną jest zakończona we wrześniu 2020 roku rozbudowa ulicy Grudziąckiej w Toruniu. Prace zrealizowano na około 400-metrowym odcinku od ulicy Polnej w kierunku północnym. Powstało tu nowoczesne rondo turbinowe, dzięki temu poprawiło się bezpieczeństwo, a kierowcy nie mają już problemu z włączaniem się do ruchu z dróg podporządkowanych. W ramach inwestycji zostały także połączone ciągi rowerowe ulic Grudziąckiej, Nowej Polnej i Fortecznej. Zadbaliśmy o dojazd dla rowerzystów i pieszych oraz osób niepełnosprawnych do letnich basenów przy ulicy Bydgoskiej, dojazd od ulicy Przybyszewskiego. Dobiegła również końca budowa ciągu rowerowego od ulicy Okrężnej Zamota Areną do ulicy Przysieckiej na Barbarce. Dzięki budowie ścieżki przy ulicy Batorego od trasy prezydenta Raczkiewicza do ulicy Towarowej udało się wykonać połączenie rowerowe do starostwa powiatowego i osiedla pod Dębową Górą. Ciąg ten będzie kontynuowany aż do ulicy Grudziąckiej. Po zakończeniu trzeciej fali pandemii w maju 2021 roku ruszył wybudowany w ubiegłym roku kompleks basenowy Aqua Toruń. Pływalnia przy ulicy Barzyńskich to nowoczesny, trzykondygnacyjny obiekt sportowo-rekreacyjny. Znajdują się w nim dwa baseny. Pierwszy z ruchomym dnem przeznaczony jest do organizacji zawodów sportowych, nauki pływania, aqua aerobiku, aquabajku i nurkowania. W drugim o nieregularnym kształcie znajdziemy bicze wodne, rwącą rzekę, gejzery i ławki z hydromasażem. Jest także brodzik dla najmłodszych. Szczególną atrakcją są dwie zjeżdżalnie oraz basen zewnętrzny. Prace objęły także zagospodarowanie terenu. Powstał parking na 80 miejsc, tor dla rolkarzy, siłownia zewnętrzna, górka dla saneczkarzy i place zabaw. Obiekt został w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Kolejnym nowym obiektem na mapie miasta jest Muzeum Twierdzy Toruń, które mieści się w budynku dawnych koszar Bramy Chełmińskiej. To jeden z najlepiej zachowanych w Europie zespołów budowli obronnych, stanowiący niezwykle cenny zabytek architektury militarnej. Zakres inwestycji obejmował przeprowadzenie remontu konserwatorskiego budynku koszar Bramy Chełmińskiej wraz z otoczeniem, zakup trwałego wyposażenia, przygotowanie ekspozycji, a także zabezpieczenie obiektu przed niszczeniem. W ubiegłym roku zrealizowano kolejne ważne inwestycje oświatowe. Na Lewobrzeżu powstał nowoczesny żłobek miejski ze 145 miejscami dla dzieci do lat 3. Zagospodarowane zostało także otoczenie żłobka. Na ogrodzonym, oświetlonym terenie pojawił się plac zabaw, są także elementy małej architektury, miejsca parkingowe, chodniki. Zadbano także o zieleń. Kapitalnego remontu doczekała się również jedna z najsłynniejszych toruńskich sal sportowych, hala Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i 8 LO. Realizacja trwała od kwietnia do listopada 2020 roku. W ramach prac w spożywczaku wymieniono m.in. podłogę oraz podwieszany sufit. Obiekt wyposażono w nowe bramki do piłki ręcznej, kosze podwieszane do koszykówki, składaną trybunę i pulpit sędziowski.
czerwcu 2020 roku pierwsze osoby odebrały klucze do mieszkań w budynkach na tzw. osiedlu Jar w ramach programu Mieszkanie na wynajem dla osób starszych i niepełnosprawnych. To nowość w polityce mieszkaniowej realizowanej przez gminę miasta Toruń. W jego ramach wybudowane zostały 4 dwupiętrowe budynki mieszkalne przy ulicy Wacenrodego i Hubego. Znajduje się w nich łącznie 96 mieszkań. Lokale są wyposażone, umeblowane i przystosowane dla osób wymagających wsparcia. Z myślą o mieszkańcach w obiektach znajduje się klub seniora, dom dziennego pobytu oraz mieszkanie dla opiekunów. Wyodrębniony został pokój do wypoczynku, pokój do terapii indywidualnej, pokój komputerowy i jadalnie. W 2020 roku na toruńskich Glinkach trwała budowa kolejnego budynku wielorodzinnego przy ulicy Poznańskiej 294D. To już 5 z 7 domów wielorodzinnych, które TTBS buduje na powstającym osiedlu na Lewobrzeżu. W budynku znajduje się 75 lokali, które mają wyższy standard niż tradycyjne gminne budownictwo. Ogółem na Glinkach planowane jest wybudowanie 450 mieszkań. Dodatkowa pula mieszkań powstaje dzięki zaangażowaniu gminy miasta Toruń w realizację programu Mieszkanie Plus. Osiedle w ramach programu jest budowane przy ulicy Okulnej. Budowa wystartowała jesienią 2020 roku. Zgodnie z projektem osiedle będzie się składało z 8 czterokondygnacyjnych budynków. W każdym z nich powstanie 40 mieszkań, po 10 na każdej kondygnacji. Zakładanym terminem zakończenia prac budowlanych jest maj 2022 roku. Od wielu lat szczególną uwagę w Toruniu przykłada się do pielęgnacji i rozwoju terenów zieleni. W ubiegłym roku zakończyła się rewitalizacja Parku Tysiąclecia. Zmodernizowano tu alejki spacerowe, wytyczono ścieżkę rowerową i ciąg pieszo-jezdny. Powstały schody terenowe i drewniane podesty. W centralnej części parku przy budynku śluzy i prochowni zbudowano pochylnię ułatwiającą osobom niepełnosprawnym i rodzicom z wózkami dotarcie do alejki spacerowej wzdłuż fosy. Została też wyznaczona i oznakowana pętla biegowa. Dodatkowo zieleniec wzbogacił się o infrastrukturę rekreacyjną. Dla bezpieczeństwa w parku zamontowano monitoring i nowe oświetlenie. Projekt objął również nasadzenia kilkuset nowych drzew i 2500 krzewów. Uformowano i obsadzono zielenią skarpy, założono nowe kwietniki i trawniki dywanowe. Zielone tereny wypoczynkowe tworzone są również na toruńskich osiedlach. Na dynamicznie rozwijającym się obszarze tzw. Jaru zaaranżowano tereny rekreacyjne, zagospodarowano m.in. okolice Stawu Kapitana. Mieszkańcy osiedla mają do dyspozycji kilka nowoczesnych i bezpiecznych placów zabaw, siłownie zewnętrzne oraz urokliwe tereny spacerowe. W wielu innych lokalizacjach w Toruniu pojawiło się ponad 300 nowych drzew. Aż 118 z nich posadzono na wniosek mieszkańców, którzy wskazywali swoje propozycje lokalizacji poprzez aplikację Zielony Toruń Moje Drzewo. Wszystkie nowo zasadzone drzewa wyposażone są w systemy nawadniające, które zapewniają roślinom skuteczne zasilanie w wodę nawet w okresie suszy. Miasto reaguje także na zmieniające się warunki klimatyczne. W związku z małą ilością opadów w 2020 roku podjęto decyzję o masowym tworzeniu łąk kwietnych na terenach miejskich. Łącznie w 2020 roku Toruń przeznaczył na inwestycje ponad 320 milionów złotych.